Jak żyć to nowa podróżnicza seria podcastu Karoliny Sobańskiej. W pierwszym sezonie przeniesiemy się do wielkich miast i poznamy insajderskie spojrzenia na codzienność w miejscach takich jak Paryż, Tokio, Kopenhaga, Los Angeles czy Barcelona. Postanowiłam zaprosić do siebie wyjątkowe osoby, które wybrały życie poza Polską i poznać ich świat. Jaki jest ich rytm dnia, co jedzą, o czym dyskutują i jak świętują? Zajrzyjmy do światowych stolic przez ich soczewkę i dowiedzmy się, jak żyć. Bruksela. Maja van Straten. Urzędniczka Komisji Europejskiej, pisarka, autorka serii książek o przygodach Frani Tańskiej. Maju, dlaczego Bruksela? Przeprowadziłam się do Belgii na studia podyplomowe. I to były studia dwuletnie. I w ramach tych studiów miałam możliwość aplikowania na staż w Komisji Europejskiej. Ja tą aplikację wysłałam, natomiast nie spodziewałam się szczególnego sukcesu, bo na to jedno miejsce było bardzo dużo osób. No ale jakoś wybrano mnie, więc pojechałam do tej Brukseli na ten dwumiesięczny staż. Więc ja do Brukseli trafiłam już mieszkając w Belgii. I myślę, co ważne, to, że ponieważ już studiowałam w Belgii, to dotarłam tam z pewnym niewielkim, co prawda, ale jednak kapitałem towarzyskim w postaci znajomych z Brukseli, bo kilka osób z mojego wydziału studiowałam w takim małym miasteczku Louvain-la-Neuve, jednak było z Brukseli. Więc to było dla mnie istotne, bo i tu może taka dygresja, bo później już nigdy później nie nawiązałam takich głębokich relacji z osobami z Belgii. Już myślę, że tak jak jest to doświadczenie większości osób, które są przyjezdne do jakiegoś miasta, już raczej nawiązywałam te relacje z osobami, które są w tej samej sytuacji, czyli też z tymi, które trafiają do tego miasta z różnych powodów. Ale w każdym bądź razie, więc przyjechałam do Brukseli do pracy na bardzo krótki staż, na 2 miesiące. I z tych 2 miesięcy zrobiło się 17 lat. Chyba ci się tam spodobało. Tak. Znaczy wiesz co, początkowo, tak, ja się w ogóle zakochałam w Brukseli, w tej warstwie wizualnej Brukseli, ale początkowo ja zostałam tam ze względu na pracę. Bo dostałam możliwość pracy, która daje mi naprawdę poczucie spełnienia, takiego poczucie sensu zawodowego. Pracy, która daje mi też szansę na rozwój pod wieloma względami. Bardzo ciekawą. I to był takim główny powód, dla którego ja początkowo zostałam w Brukseli. I też nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo to nie jest tak, że byłam na dwumiesięcznym stażu, a później nagle zostałam urzędnikiem mianowanym. Nie, ja musiałam przejść całą procedurę naboru. Ona jest dosyć skomplikowana, wieloetapowa. Natomiast kluczowe w mojej historii jest to, że ja po tych 2 miesiącach już Brukseli nigdy nie opuściłam. Zostałam w niej i zostałam w niej ze względu na pracę. Natomiast kilka lat później ja musiałam stanąć przed decyzją, czy zostać w Brukseli. I to była decyzja, która wiązała się ze zmianami w moim życiu osobistym. Wychodziłam za mąż. Mój mąż jest Holendrem. I na samym początku naszej znajomości, on żył, mieszkał w Amsterdamie. Tam była jego rodzina, tam byli jego znajomi. I my sobie tak kursowaliśmy między tym Amsterdamem i Brukselą. I tutaj kolejna dygresja, to jest w ogóle jedna z całkowitych zalet Brukseli, to właśnie jej położenie i to, że jest świetnie skomunikowana pociągami z różnymi innymi miastami i krajami, więc w ciągu maksymalnie 2 godzin można być w Holandii, we Francji, w Niemczech. Więc my całkiem dobrze funkcjonowaliśmy właśnie między Amsterdamem a Brukselą. No ale kiedy podjęliśmy decyzję o ślubie, no to trzeba było się zastanowić nad tym, gdzie będziemy mieszkać. I moją wyjściową pozycją było to, że no oczywiście będziemy mieszkać w Holandii. Okay. Bo ja jestem, wiesz, ekspatką. Mnie w Brukseli trzyma przede wszystkim tylko praca. Natomiast on miał całe swoje życie, swoich przyjaciół, znajomych w tej Holandii. Więc to była taka wyjściowa pozycja. Natomiast jak my zaczęliśmy na ten temat rozmawiać, jak zaczęliśmy myśleć o tym, jak będzie wyglądało nasze życie, to ja sobie uświadomiłam, że ja nie chcę wyjeżdżać z Brukseli. Więc świadomie wybrałam, znaczy nie sama, to była wspólna decyzja, natomiast my się świadomie zdecydowaliśmy na to, żeby zostać w Brukseli. I jednym z ważnych, i tutaj już nie decydowały względy zawodowe, czy przynajmniej nie tylko, ale ważnym elementem była
było samo miasto i to, że ono jest takie otwarte na przyjezdnych. Ono jest bardzo przyjazne dla cudzoziemców. I ja jestem do dzisiaj bardzo wdzięczna Brukseli za to, że my możemy sobie w niej spokojnie żyć, że ona nas tak przyjęła, mimo że ani ja, ani Steven nie jesteśmy Belgami, jesteśmy przyjezdni. I nikt, ale nikt nigdy też nam nie dał odczuć, że nie jesteśmy stąd, że tam nie przynależymy, że jesteśmy tam tylko na chwilę. I to, myślę, jest w Brukseli piękne. Więc dlatego jestem w Brukseli. To jest też bardzo ciekawe, że finalnie mieszkając w Belgii, oboje jesteście przyjezdni, więc jesteście na podobnych warunkach, można tak powiedzieć, że to dla waszej dwójki było coś nowego, coś, gdzie nie jest to miejsce, w którym macie zapuszczone aż tak bardzo korzenie, więc to też jest taka wyrównana sytuacja, tak już, też wiesz, po mojej stronie bardziej dygresyjnie, ale też ciekawie, co powiedziałaś o relacjach, że te relacje z tak zwanymi lokalsami o wiele łatwiej było nawiązać w tym czasie studenckim. Czy to jest tak, że udało ci się przez te lata utrzymać kontakty z tymi Belgami, czy po prostu przestawiłaś się już na obcowanie w takim środowisku bardziej międzynarodowym, kiedy już mieszkałaś na stałe, też w mieszanym małżeństwie, w takim wielokulturowym mieście? Tak, mamy nadal kontakt, natomiast ci wszyscy moi belgijscy znajomi z różnych względów też opuścili Brukselę, więc te kontakty są bardzo sporadyczne, ale to wynika też z ich jakby decyzji życiowych związanych, które związały ich z innymi miastami. I też, więc ja się obracam przede wszystkim w tym środowisku międzynarodowym i mam w otoczeniu osoby z różnych krajów, przede wszystkim europejskich. Ale ciekawe jest to, ponieważ ja w tej Brukseli mieszkam już 17 lat, że jak ostatnio się nad tym zastanawiałam, to osoby, które ja poznałam na samym początku mojego pobytu tam, już w Brukseli nie mieszkają. I myślę, że pewnie jest to typowe dla wielu miejsc na świecie, ale jednak tworzenie sobie takiego kręgu znajomych w takim miejscu, jeżeli te relacje polegają przede wszystkim na osobach, które nie są stamtąd, wymaga ciągłego wysiłku. To jest właśnie ciągłe wychodzenie, to jest ciągła ciekawość nowych ludzi, no bo jednak ta rotacja jest. Być może w Brukseli jest trochę mniejsza niż w innych miastach, jednak jest dużo osób takich jak ja, które przyjeżdżają i zostają tutaj na dekady. Ale jest też duża grupa osób, dla których Bruksela jest chwilowym przystankiem i w związku z tym no, trzeba cały czas dbać o to, żeby ten krąg towarzyski jednak się nie kurczył za bardzo. Ale masz jakieś przemyślenia albo obserwacje właśnie, z czego to wynika, że jednocześnie jest tym punktem takim tranzytowym, ale też już powiedziałaś, że to może być domena dużych miast po prostu, że są różne projekty, jest to też miejsce prężnie rozwinięte, jeśli chodzi o różnego rodzaju, w cudzysłowie, biznesy, tak? Więc ktoś może przyjechać tutaj na jakąś konkretną misję. Ale co sprawia, że jednocześnie to miasto może nas zatrzymać na dłużej, nawet jeśli jesteśmy przyjezdni, jeśli jesteśmy ekspatami, że nie szukamy dalej, tylko że ta Bruksela sprawia, że okej, mogę tutaj jednak zapuścić te korzenie i nazwać to miejsce domem. No jednak kilkanaście lat to już jest długo. Tak, tak. Może ja może jestem nieobiektywna, bo ja uwielbiam Brukselę. Ja uważam, że to jest świetne miejsce do życia. To, co ja lubię w Brukseli, to to, że ona jest miastem na tyle małym, że jest wiele miejsc, można po prostu dosyć łatwo dotrzeć, pomimo brukselskich słynnych korków. Ale jest dosyć kompaktowa, ale jest też na tyle duża, żeby tutaj się naprawdę dużo działo pod takim względem kulturalnym. Więc dla mnie to jest takie bardzo optymalny rozmiar miasta. Ja też bardzo lubię w Brukseli, tak jak wspomniałam, tą warstwę wizualną. Ona mi się po prostu podoba. Dla mnie ona jest piękna i tam jest naprawdę bardzo ładnie. I też ten aspekt międzynarodowy Brukseli sprawia, że tam jest dużo takich właśnie małych społeczności i ja myślę, że każdy tam znajdzie swoje plemię, niezależnie od tego, jak to plemię zdefiniuje, czy przez pryzmat swojej własnej narodowości, bo można spotkać i niemal obracać się niemalże tylko wokół osób, które pochodzą z tego samego kraju. Czy też przez pryzmat zainteresowań. Bruksela stwarza naprawdę niesamowite pole dla osób, które poszukują jakichś form ekspresji artystycznej na przykład, więc jest dużo
grup, jest dużo spotkań wokół sztuki, wokół malarstwa, wokół kuchni też, jest dużo warsztatów kulinarnych. Wokół sportu trochę mniej, to nie jest jakieś może szczególnie sportowe miasto, ale na przykład ja mam dużo takich, taki też swój mały mini krąg związany z jogą. Więc ja myślę, że to sprawia, że w Brukseli po prostu niemal każdy, kto jest wystarczająco otwartym, bo trzeba być otwartym, czuje się dobrze i znajduje tutaj właśnie takie swoje miejsce, swoje plemię. Ja też pytam wszystkich moich gości o to, jak opisaliby swoje miasto w trzech słowach. Jak teraz cię wysłuchałam, pomyślałam sobie, czy to znaczy, że Bruksela jest mała, piękna i międzynarodowa, czy wybrałabyś jakieś inne pojęcia, żeby opisać to miasto? Czy mnie pierwsze słowo, które przychodzi na myśl, to jest otwarta. To jest naprawdę bardzo otwarte miejsce na przyjezdnych, niezależnie od tego, skąd oni pochodzą i z jakiego powodu przyjeżdżają do Brukseli. No, drugim elementem dla mnie jest różnorodność. No i też i ta europejskość jest też ważna. Europejskość właśnie rozumiana jako obecność instytucji Unii Europejskiej, bo ona wbrew pozorom nie jest dominującym elementem tożsamości tego miasta, przynajmniej w moim odczuciu, ale jest bardzo widoczna w tym mieście. Tak, myślę, że to jest ta warstwa, która przychodzi na myśl w pierwszej chwili, kiedy myślimy o Brukseli. Tak. I powiem ci, że dla mnie jest to bardzo ciekawa refleksja też jako dla osoby, która bardzo lubi podróże wszelakie i odkrywanie nowych miejsc i starych miejsc. I zastanawiałam się przed naszą rozmową właśnie, z czym kojarzy mi się Bruksela i myślę, że jakichś takich moich pojedynczych skojarzeniach jeszcze powiem i cię o nie dopytam. Ale zdałam sobie sprawę, jakkolwiek by to może nie zabrzmiało ignorancko, że, bo też przepytałam parę osób z mojego otoczenia, że Bruksela się ze zbyt wieloma rzeczami ludziom nie kojarzy. Na pewno właśnie ten wątek europejski, dlatego tak. Wychodzę od tego twojego zdania. On się przejawia, z tym nam się kojarzy Bruksela, ale kiedy myślisz sobie o jakimś super przyjemnym, właśnie estetycznym, smacznym, artystycznym, tak zwanym city breaku, to w tej pierwszej piątce Brukseli nie będzie. No, nie będzie. I nie spotkałam nigdy osoby, która powiedziałaby, moim największym marzeniem jest pojechać do Brukseli. Ja też nie. Wiesz, i zastanawiam się, czy to jest tak, że ta może powaga tego wątku europejskiego sprawia, że nie wiem, do Brukseli może jedziesz na wycieczkę szkolną, żeby zobaczyć te instytucje. Tak. Nie byłam na takiej wycieczce, ale tak sobie to wyobrażam. I że to sprawia, że z perspektywy podróżnika, który szuka innych doznań, po prostu to miejsce plasuje się w zupełnie innej kategorii. I właśnie jestem ciekawa, czy to kwestia unijna przyćmiewa, czy też nie jest wkładane na przykład dużo pracy w to, żeby promować Brukselę jako miasto atrakcyjne też dla innych grup ludzi, czy kiedy jedziemy szukać innych rzeczy. Jak ty to obserwujesz? Czy może to jest specjalnie po to, żeby mieszkańcy Brukseli mieli spokój i nie mieli problemu z taką ilością turystyki, że się chroni te dobra narodowe postaci, czy to właśnie architektury, czy sztuki wszelakie, po to, żeby mogli lokalnie z tego korzystać? Jak ty to widzisz? Znaczy, wiesz co? Włodarze Brukseli generalnie są dumni z Brukseli, z różnych aspektów Brukseli i wkładają dosyć dużo wysiłku w jej promowanie. I ona jest, możemy jeszcze o tym porozmawiać, pewnie porozmawiamy, jest naprawdę mnóstwo świetnych rzeczy do zrobienia, do zobaczenia w Brukseli. Poza właśnie tym aspektem unijnym, instytucji europejskich. Ale faktycznie myślę, że to też częściowo pewnie wynika z tego, że jeżeli już gdzieś tam Bruksela pojawia się na przykład w mediach, no to pojawia się najczęściej w kontekście polityki europejskiej. I pewnie dlatego większości osób tak się kojarzy. Natomiast ja też widzę, ja to widzę trochę też od drugiej strony, bo oczywiście te instytucje są, jest też, one są skupione w jednej dzielnicy, te najważniejsze instytucje właśnie w okolicach Ronda Schumana, ale wiele biur jest też porozsiewanych trochę dalej. I ja na przykład postrzegam ten aspekt tej obecności instytucji europejskich przez pryzmat kultury. Bo to, że one tutaj są, sprawia, że w związku z tym są tutaj przedstawiciele wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej razem ze swoją kulturą i bardzo mocno i nikt nie próbuje zintegrować się w tym mieście w ten sposób, żeby stać się Belgiem, nie? Czy oczywiście jest duże zainteresowanie kulturą Belgii i tego kraju, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy kraj
mimo że stosunkowo mały. Natomiast celebruje się tą różnorodność. Celebruje się to, że właśnie jest tutaj tyle osób z tych różnych krajów. I przekłada się to również chociażby na, co ja uwielbiam, na program kulturalny, bo te wszystkie ambasady, te wszystkie przedstawicielstwa bardzo często no, organizują same z siebie różne eventy kulturalne, żeby pokazać właśnie swój kraj. I też za każdym razem, jak przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej obejmuje któreś z państw członkowskich, to oczywiście to się wiąże z samymi działaniami w tej instytucji, natomiast jest zawsze też program kulturalny. Wtedy jest fokus na ten kraj i jest mnóstwo koncertów, mnóstwo artystów z danego kraju, którzy są właśnie zapraszani do Brukseli po to, żeby jeszcze dodatkowo ten kraj pokazać od tej strony kulturalnej. Więc ja myślę, że trochę ta Bruksela nie jest taka charakterystyczna, bo ona jest właśnie taką mieszanką różnych kultur i sama w sobie może jakoś tak się nie przebija do świadomości szerszej. No i ci turyści są w Brukseli, przyjeżdżają, natomiast faktem jest, że nie w takich ilościach jak do innych miast i no z mojego punktu widzenia to jest bardzo komfortowe. Tak, to też sprawia, że te atrakcje są przede wszystkim dla ludzi, którzy już tam mieszkają i oni mogą z tego korzystać, że nie przyjeżdżamy specjalnie na jakieś wydarzenie do Brukseli, ale my możemy jako mieszkańcy mieć bardzo bogate życie i to jest też moim zdaniem bardzo duży atut. Tak. I nie musisz, wiesz, z kilkutygodniowym wyprzedzeniem się zapisywać do muzeum, żeby zobaczyć jakąś wystawę, która cię interesuje, tylko można spontanicznie rzeczywiście. Wiesz, to jest ciekawe, czy tej różnorodności kulturowej twoim zdaniem da się stworzyć taki profil mieszkańca Brukseli? Czy to jest niemożliwe właśnie przez to, że jest tyle różnych tutaj czynników, cech, teł, z których pochodzą mieszkańcy? Czy są jakieś takie elementy wspólne? Nawet nie myślę tyle o profilu pod tytułem jestem z danego miejsca, czy zajmuję się tym i tym, ale może właśnie w kontekście tego, jak spędzany jest wolny czas, czy jakie są takie małe nawyki, jak wygląda rytm dnia, coś, co charakteryzuje mieszkańca Belgii, właśnie nie Belgii, Brukseli, bo o to też zapytam, bo to właśnie ile jest Belgii w Brukseli, to też jest ważne pytanie. Tak. Ale co jest takie typowe dla mieszkańca Brukseli, że możemy tutaj się pokusić o jakąś generalizację, którą uwielbiam, z całą świadomością, że bywa to niebezpieczne. Tak. Ja mam zawsze trudności z generalizacją, ale to może zacznę od tego twojego drugiego pytania, ile jest Belgii w Brukseli. Tak. Wiesz, wbrew pozorom jest dużo Belgii w Brukseli. W ogóle ja mam czasami wrażenie, że Belgia to jest też taki stan umysłu. Opowiedz nam, jestem przekonana, że jakbym zrobiła ankietę, co to znaczy, że Belgia jest stanem umysłu, to niewiele osób by wiedziało, co masz przez to na myśli. Nie, generalnie ja ich postrzegam i też ja bardzo nie lubię generalizować, natomiast ja ich postrzegam właśnie jako bardzo praktycznych, serdecznych, otwartych ludzi, którzy nie stresują się zbyt wieloma rzeczami. To bardzo takie odświeżające. Tak. I nie są też, to nie jest tak, że pewne sprawy są zaniedbywane, bo to nie jest tak, że nic się nie dzieje, natomiast nie ma takiej, ja mam wrażenie, że nie ma takiej presji właśnie w belgijskim, u Belgów. I wbrew pozorom tych Belgów w Brukseli jest bardzo dużo. Ponad połowa mieszkańców Brukseli to są Belgowie. I oczywiście kwestia belgijskiej tożsamości i odpowiedź na pytanie, kim jest Belg, jest bardzo skomplikowana. I ja może nie będę się podejmowała tutaj wnikania w to, bo to jest wbrew pozorom bardzo dosyć trudne pytanie. Natomiast Belgów jest dużo. I z mojego punktu widzenia to jest bardzo korzystne, bo ja mieszkając w Belgii, bo Bruksela jest w Belgii, jednak mam ochotę mieć kontakt z Belgami i poznawać ten kraj właśnie przez pryzmat również mieszkańców tego kraju. Więc znakomita, ponad połowa mieszkańców Brukseli to są Belgowie i to widać w tym mieście. Jest też oczywiście duża społeczność międzynarodowa, która wiąże się właśnie z obecnością instytucji unijnych, ale nie tylko. Tutaj też jest siedziba NATO, jest EFTA, jest wiele innych organizacji, które są tutaj właśnie dlatego, że te inne organizacje są tutaj, więc jest duża społeczność międzynarodowa. Ale też trzeba sobie powiedzieć, że nie wszyscy ekspaci, którzy są w Brukseli, pracują w tych instytucjach międzynarodowych. Wielu z nich, na przykład jest bardzo dosyć duża grupa Francuzów, wybierają Brukselę po prostu nie wiem właściwie dlaczego, nigdy nie zgłębiałam tego tematu, może jest to kwestia języka,
Natomiast oni ją wybierają, przyjeżdżają tutaj nie tylko ze względu na pracę w tych instytucjach. Jest też bardzo duża grupa Włochów i ten włoski słychać na ulicach, a to z kolei jest związane z wcześniejszymi migracjami z Włoch do Belgii kilka dekad temu. Jest duża grupa Polaków, no jest też duża grupa przybyszów z Maroka, z Konga, więc tak naprawdę trudno jest stworzyć ten jeden profil jednego mieszkańca. Myślę, że to, co łączy wielu Brukselczyków, to, że w rytmie dnia musi być obiad, jest przerwa na obiad. Już ich lubię. Tak, przy czym to nie jest obiad, bo wiesz, to nie jest taki obiad, który się celebruje. To nie jest posiłek, na który się jakby wyczekuje. Rozumiem, to nie jest Hiszpania i trzy godziny przerwy. Nie, więc znowu jest to bardzo praktyczne, takie według mnie belgijskie podejście do tego obiadu, który swoją drogą jest jedzony bardzo wcześnie, o 12:00, 12:30, więc ja się musiałam na to przestawić. I teraz, kiedy wracam do Polski, do domu i ten obiad jest o 14:00, to ja o tej 12:00 już jestem głodna. Więc mam czasami tą trudność. Więc obiad jest ważny, natomiast do tego obiadu podchodzi się w sposób bardzo praktyczny, w zależności od tego, gdzie kto pracuje. Jeżeli ktoś ma dostęp do stołówki, no to okej, to się idzie do tej stołówki. Ale wielu właśnie Brukselczyków na obiad wybiera taką kanapkę. I w języku francuskim są dwa określenia na kanapkę. Jest tartine, czyli taka kanapka na kromce chleba, jak u nas. I jest sandwich, czyli taka w bagietce. No i to musi być ta bagietka właśnie, taka porządna, pożywna bagietka z różnymi dodatkami. No bo to jest posiłek szybki i właśnie... Sycący. Sycący, tak. I można dalej wracać do swoich obowiązków. Ale ten obiad jest ważny. Ja to zauważyłam, że każdy ma tą przerwę na obiad. Ale tylko dopytam, to jest obiad, który jest przerwą od pracy? Czy tak. To jest też obiad, który często jest takim biznesowym lunchem? Mm-hmm. Nie, raczej przerwa od pracy. Okay. Tak. I to jest też moment, żeby właśnie porozmawiać ze swoimi współpracownikami, pośmiać się. Belgowie mają generalnie poczucie humoru, oni są weseli, przynajmniej ci, których ja znam. Tak, więc to jest moment, to jest przerwa, to jest istotne. I myślę, że takim innym rytuałem, bardzo fajnym z kolei, jest to, że w ogóle Bruksela się składa z wielu różnych dzielnic i te dzielnice generalnie to jest efekt takich przemian urbanistyczno-historycznych, bo Bruksela w pewnym momencie wchłonęła różne miasteczka i wioski, które były wokół niej, więc wiele dzielnic to są właśnie te dawne miasteczka. W każdym razie w tych dzielnicach w różne dni tygodnia są takie ryneczki, bazarki. I to jest w różnej dzielnicy są o innej porze, w inny dzień tygodnia te ryneczki. I niemal każdy idzie na taki ryneczek do siebie. Mój ulubiony jest w czwartek i w sąsiedniej dzielnicy w sobotę, więc to jest taki... Ja myślę, że wiele osób korzysta z tej możliwości właśnie wejścia na te zakupy. Tam się pojawiają rolnicy, którzy generalnie produkują w tym obszarze tuż za Brukselą, czyli bardzo blisko. To są produkty bardzo lokalne. Zawsze jest pan lub pani z serami, jest jakaś mała gastronomia, są kwiaciarze. I to jest bardzo fajne. I to jest po południu, właśnie po pracy można sobie pójść na taki ryneczek. Ale powiedziałabyś, że to jest coś, co stanowi jakąś taką tradycję miasta od dawna? Czy to też jest kwestia jakiegoś trendu, to korzystanie z produktów od lokalnych dostawców? Czy to jest częścią takiego DNA też brukselskiego, że wspieramy tą lokalność? Tak jak może wiesz, w mojej głowie się pojawia od razu takie porównanie na przykład do Francji, gdzie to jest takie oczywiste, że kupujemy lokalnie, sezonowo, świeżo i z jak najlepszego źródła. Więc jestem ciekawa, czy też jest to analogiczne właśnie w Brukseli, czy też widzisz, że to jest jakaś taka nowsza moda? Mm-hmm. Nie, wiesz co, ja mam wrażenie, że to było od zawsze, bo przynajmniej od zawsze, kiedy ja jestem w Brukseli, to zawsze były te ryneczki i z tego co wiem, to one mają dosyć długą tradycję. I to też jest czasami dla niektórych osób, jak obserwuję właśnie mieszkańców Brukseli, to też jest okazja do towarzyskiego spotkania, więc na ten ryneczek często się nie idzie samemu, tylko się idzie z sąsiadem, sąsiadką, czy z jakimiś znajomymi. Więc tak, to jest chyba taka część dobrze utartego zwyczaju tego miasta. Powiedziałaś o różnych grupach, nazwijmy to narodowych, o różnych dzielnicach, które też mają swoje własne zasady. Czy te grupki, te dzielnice mieszają się? Czy te mniejszości się integrują między sobą? Wspomniałaś o
trudnym temacie jakiejś tam tożsamości mm-hmm. belgijskiej i nawet nie próbuję dostać odpowiedzi na to pytanie, ale bardziej, żebyś właśnie może nam powiedziała, z czego wynika ta trudność, bo mi tutaj oczywiście przychodzi do głowy mnogość właśnie i języków, no głównie i języków, tak. czy podziałów mm-hmm. terytorialnych, więc jestem ciekawa, na jakiej zasadzie w tej większej skali jakby całego kraju, jak i w skali dzielnic, jak i w skali narodowości, czujesz, że mieszkańcy próbują zachować tą swoją jakąś autonomię, podzielić sobie ten swój teren, zachować sobie ten swój język, a na ile są otwarci, żeby się tym wymieniać i żeby mieszać sobie tą wielką zupę tak. belgijsko-brukselską. Już to jest ciekawe pytanie. Więc na takim poziomie wizualnym widać te różnice. Znaczy widać różny charakter różnych dzielnic, na przykład na poziomie architektonicznym. Bruksela też jest, co mnie zaskoczyło, położona na... są duże różnice terenów, więc to czasami widać też bardzo wizualnie. Natomiast jeżeli chodzi o samych mieszkańców, to ta różnorodność jest w jakimś sensie celebrowana, ale też jest bardzo duża wymiana. I ja mam wrażenie, że większość Brukselczyków nie zamyka się właśnie w takiej swojej bańce. Oni są naprawdę bardzo, bardzo otwarci. I zapytałaś o Belgów. No tak, Belgowie są różni. To jest mały kraj, ale rzeczywiście obowiązują w nim 3 języki urzędowe. Jest też podział geograficzny na Flandrię i Walonię, w którym właśnie mówi się różnymi językami. Więc już to, więc często właśnie Belgowie też doprecyzowują, skąd są, żeby właśnie dać jakąś dodatkową informację na temat tego, kim są. A sama Bruksela jest w ogóle miastem dwujęzycznym. I to też stanowi o jakiejś tożsamości tej Brukseli. I mnie się to szalenie podoba, właśnie, bo to jest bardzo widoczne w warstwie miejskiej. Bo formalnie to się przekłada na przykład na to, że nazwy ulic są podawane zawsze w 2 językach. I na przykład, o ile nazwa ulicy pochodzi od nazwiska jakiejś osoby znanej, no to i po francusku, i po niderlandzku to brzmi tak samo. Natomiast jeżeli nazwa ulicy pochodzi od jakiejś rzeczy, no to już nie jest to samo. Na przykład, no nie wiem, Rue du Château po francusku, czyli ulica zamkowa, po niderlandzku to jest Kasteelstraat, czyli 2 różne wyrazy. A mimo to nikt się nie gubi. Panowie taksówkarze wiedzą dokładnie, o jakie miejsce chodzi, niezależnie od tego, czy podamy tą nazwę po francusku, czy po niderlandzku. Jeżeli coś tam sobie zamawiamy przez internet, to też możemy i po francusku, i po niderlandzku wpisać adres i ta paczka dojdzie. Więc jest taka otwartość na różnorodność i ona się przejawia w najróżniejszych aspektach. I to słychać też. I te języki wszystkie też, o których ja mówiłam, je słychać wszędzie w Brukseli. To nie jest tak, że włoski tylko w tej dzielnicy, a polski tylko tutaj. Wszyscy są właściwie przemieszani. Więc jest taka mieszanka. Ja powiem ci, że spotkałam ostatnio właśnie kobietę z mieszkańcą w Brukseli. Tak. Dosłownie parę dni temu. I mówiła, że właśnie kiedy jedzie do pracy, to w innym języku rozmawia z ludźmi. Kiedy jedzie na zakupy, rozmawia w innym języku, a kiedy jest w swojej dzielnicy, to jeszcze w innym. Aha, tak. I właśnie dlatego zastanawiałam się, na ile ta odrębność jest gdzieś tam pielęgnowana i na ile, wiesz, wchodząc do sklepu w dzielnicy, gdzie mówi się po francusku, mówiąc po niderlandzku, dokonamy jakiegoś faux pas, albo czy nie zostaniemy zrozumieni, czy dla... Znowu, ciężko zadawać jest to pytanie, wiedząc o tym, że jestem przekonana, że języków jest tak dużo i przyjezdnych jest tak dużo, że dla wielu osób też pewnie ani francuski, ani niderlandzki nie są językiem, tak, którym władają, prawda. Bo tak naprawdę ich językiem urodzeniowym jest włoski, a posługują się na co dzień angielskim. Więc zastanawiam się, na ile właśnie jest taka tolerancja i na ile właśnie przejście na angielski w takiej sytuacji, kiedy nie mówimy w języku danej dzielnicy, albo powiedzenie czegoś w języku tym drugim konkurującym, może tak to ujmijmy, w Brukseli, jest akceptowane, jest mile widziane? I czy jest jakiś taki kod zachowań, żeby właśnie nie popełnić jakiejś gafy społecznej? Nie, to jest szalenie ciekawe pytanie, które
Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie też odsłania w pewnym sensie to oblicze Brukseli. Więc zacznijmy od tego, że tak, że są dwa języki urzędowe i to oznacza, że wszystkie urzędy w Brukseli i też w szerszym regionie stołecznym Brukseli pracują w dwóch językach, po francusku i niderlandzku. I tak jak powiedziałam, to jest bardzo pilnowane w takich formalnych aspektach, właśnie w przestrzeni miejskiej, czy jak jakieś obwieszczenia są wydawane, to zawsze obowiązkowo w dwóch językach. Jest to też bardzo widoczne podczas różnych wydarzeń kulturalnych, które na przykład są wspierane przez instytucje narodowe. Ja to uwielbiam, właśnie jak idę na koncert i gdzieś tam jest właśnie powitanie i ktoś wychodzi na scenę i wygłasza kilka słów w trzech językach, bo często jest również uwzględniany angielski jako ukłon dla tej społeczności międzynarodowej. I to nie są trzy osobne powitania, to jest jedno powitanie. Ktoś zaczyna właśnie mówi dobry wieczór po niderlandzku, a później kontynuuje myśl po francusku, a na koniec życzy dobrego wieczoru właśnie jeszcze po angielsku. Więc to jest... Szczególnie jak ktoś nie zna dwóch z tych języków, tak. To może być bardzo ciekawe. więc tak to działa w praktyce. Też w wielu firmach prywatnych, zwłaszcza może nie prywatnych, tylko państwowych właśnie, z tego co wiem, z tego co mi mówią moi znajomi, tak prowadzone są zebrania, że po prostu wszyscy mówią w jednym z tych dwóch języków, w którym czują się bardziej komfortowo, więc ktoś zadaje pytanie po francusku, a dostaje odpowiedź po niderlandzku na przykład. Bo w rzeczywistości jest tak, że wielu Belgów zna oba te języki, lepiej lub gorzej, ale oni je znają. Natomiast z takiego praktycznego punktu widzenia to trzeba mieć świadomość, że osób, które mówią po francusku, które są tymi frankofonami, czyli język francuski jest ich pierwszym językiem, jest zdecydowanie więcej w Brukseli niż osób, które mówią po niderlandzku. Podobnie jest z cudzoziemcami. Większość cudzoziemców, jeżeli już mówi w jednym z tych dwóch języków, to jest to francuski w znakomitej większości. Więc w praktyce jest bardzo duża dysproporcja. I to jest rozwiązywane na różne sposoby. Może opowiem ci taką anegdotę. My mieszkamy w takiej dzielnicy, tam jest taka spółdzielnia mieszkaniowa i raz na rok ta spółdzielnia wysyła raport z działalności tej spółdzielni, z inwestycji przeprowadzonych. Są informacje, nie wiem, na temat różnych wydarzeń w tej dzielnicy. No i my ten raport dostajemy w języku francuskim. No ale z tyłu jest napisane malutkim, drobnym drukiem, że ten raport jest również dostępny po niderlandzku i żeby go otrzymać w tym języku, to należy się zgłosić tu i tu. Więc ponieważ mój mąż jest Holendrem, więc zgłosił się któregoś dnia po ten raport w języku niderlandzkim. No i dostał kilka dni później telefon od takiego pana, który mówi, że zapytał go, czy jemu naprawdę zależy na tym raporcie w języku niderlandzkim, czy on będzie go rzeczywiście czytał, bo jeżeli tak, to nie ma problemu, on zaraz przetłumaczy ten raport, wydrukuje i mu wyśle. Ale ponieważ jest jedyną osobą, która poprosiła o ten raport w tym języku, to może razem sobie usiądziemy i on opowie mu o tym raporcie. I ten pan mówił płynnie po niderlandzku, tak? Więc jest czasami takie praktyczne podejście. Albo dzwoniliśmy do wodociągów i w tym menu wybraliśmy numer tam 2 czy 3, który był przypisany do niderlandzkiego i zgłosiła się pani, która też płynnie mówiła po niderlandzku. No ale powiedziała nam, że połączyliśmy się ze złym działem, więc ona nas przełączy do koleżanki, do sąsiedniego działu. No i ta koleżanka już jak odebrała, to już nie mówiła po niderlandzku, tak? Mówiła po francusku. Więc w praktyce bywają problemy z tym niderlandzkim, natomiast ja myślę, że bardzo dobrze jest przyjmowane to, jeżeli ktoś, zwłaszcza przez te osoby, które mówią po niderlandzku, jeżeli ktoś podejmuje wysiłek, żeby tego języka się nauczyć. I na przykład dla mnie to było bardzo ważne, kiedy ja się przeprowadziłam do Brukseli, kiedy wiedziałam, że już w Belgii zostanę dłużej, mówiłam po francusku, ale chciałam się nauczyć tego niderlandzkiego ze względu na szacunek dla mojego nowego kraju, bo uważam, że to jest jednak ważne, żeby przynajmniej spróbować. To nie jest łatwy język, przynajmniej nie dla mnie. I też chciałam uczestniczyć w życiu kulturalnym, tej drugiej części życia kulturalnego w Brukseli, bo czułam, że nie mam dostępu właśnie do prasy niderlandzkojęzycznej, do różnych wydarzeń kulturalnych. Więc podjęłam ten wysiłek. Miałam problemy z ćwiczeniem tego języka na ulicy, bo jednak w piekarniach, w restauracjach, w sklepach mówi się przede wszystkim po francusku albo po angielsku.
Natomiast pamiętam, jak się odważyłam pójść do teatru po kilku latach nauki tego języka, bo już uznałam, że no już znam ten niderlandzki na tyle, że mogę sobie pozwolić na wyjście do teatru, no to bardzo szybko się okazało, że ja niepotrzebnie czekałam tyle lat z tą wizytą w teatrze, bo obok sceny był ekran z napisami po francusku i po angielsku. Tak, Belgowie mają, znaczy Brukselczycy przynajmniej, mają bardzo praktyczny stosunek do tej dwujęzyczności i podchodzą raczej z takim zrozumieniem też, zwłaszcza do cudzoziemców, którzy nie mówią ani w jednym, ani w drugim. Wiesz, nasunęło mi się takie pytanie, czy ta dysproporcja, o której mówisz, wiąże się też z jakąś wyższością któregoś z języków, ale jednocześnie słuchając twoich opowieści mam poczucie, że no, tak jakby też nie wiem, jak jest pod spodem i myślę, że w wielu krajach, gdzie łączą się różne nacje czy tożsamości narodowe, to zawsze jest jakiś temat kontrowersyjny i to nie jest jednoznaczne, ale z tego, co mówisz, wybija bardzo duże takie poszanowanie. Myślę, że to jest takie bardzo autentyczne, wynikające z dobrego wychowania, takiej wysokiej kultury i rzeczywiście tego szacunku. Czy jest to kwestia po prostu poprawności czy takiej dyplomacji, żeby uniknąć może jakiegoś konfliktu? No jest to kwestia dosyć wrażliwa w Belgii. Natomiast mnie jest trudno powiedzieć. Ja bym chciała wierzyć, że to jest kwestia szacunku. I takie mam też doświadczenia z moimi belgijskimi znajomymi, z których właściwie teraz mam pół na pół. Więc ja mam wśród znajomych i frankofonów, i właśnie osoby, które posługują się językiem niderlandzkim. Ja zauważam, że oni też bardzo praktycznie do tego podchodzą. Jeżeli właśnie moi znajomi niderlandzkojęzyczni, ktoś się do nich odezwie po francusku, to oni się nie obrażają, tylko odpowiadają w tym języku. Natomiast to, że Bruksela jest, w Brukseli dominuje język francuski, jest kwestia historii tego kraju i tego, jak tutaj się pewne kwestie układały po uzyskaniu przez Belgię niepodległości. Więc to nie jest kwestia jakiejś tam narzucania jednego języka czy drugi. To był język dworu i tej warstwy urzędniczej, która została tutaj wprowadzona. I też pewnie w konsekwencji kwestia jakichś statystyk demograficznych w tym momencie, tak jak mówisz. Tak. Że to jest ta siła liczb trochę. Tak, to prawda. No i też fakt, że większość cudzoziemców jednak mówi tutaj po francusku. To jest język, z którym ze znajomością, którego oni albo przyjeżdżają, albo którego wolą się nauczyć w pierwszej kolejności. Chociażby dlatego, że w wielu instytucjach europejskich chociażby językiem roboczym jest francuski, angielski, niemiecki. Okej. Myślę, że mam ostatnie pytanie językowe. Wierzę w to, chociaż jest to temat, który mnie interesuje prywatnie. Też jest to, myślę, szczególnie ciekawy wątek w tej rozmowie brukselskiej. Natomiast czy osoba, która przyjeżdża do Brukseli, czy planuje tam dłużej się zatrzymać, czy przyjeżdża na jakiś kontrakt zawodowy, znając na przykład tylko język angielski, masz poczucie, że to jest za mało, żeby poczuć taki komfort doświadczania tego miasta, może nie w pełni, ale w dużej mierze? Tak. Nie, ja myślę, że można sobie poradzić w Brukseli, mówiąc tylko po angielsku. Na pewno jest na rynku pracy jest miejsce dla osób, które mówią tylko po angielsku. Też jeżeli chodzi o budowanie sobie takiego życia poza pracą towarzyskiego, to na pewno jest przestrzeń na to, żeby robić to w języku angielskim i też uczestniczenie w życiu kulturalnym, w różnych inicjatywach też jest możliwe, znając angielski. Natomiast ja myślę, że warto jednak, jeżeli mieszkamy tam dłużej, dobrze jest jednak znać jeden z tych dwóch języków. Pewnie francuski jest bardziej praktyczniejszy, chociażby po to, żeby sobie, żeby sprawniej załatwiać niektóre sprawy w urzędach. Czasami zdarza się też tak, że są takie miejsca, w których ktoś mimo chęci jednak nie mówi po angielsku. Ale ogólnie nie ma z tym większego problemu. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym życiu poza pracą, bo wspominasz różne
kulturalne atrakcje i zalety bycia w Brukseli. Jednocześnie tak. Wiemy już, że ważny jest obiad i że ważny jest ryneczek, ale wierzę, że to znacznie więcej. Po pierwsze, znacznie więcej to miasto ma do zaoferowania i też znacznie więcej jakichś czy zainteresowań, czy zajęć poza pracą mają też Brukselczycy tak. niż tylko te. Oczywiście śmieję się, bo wiadomo, że tak jest, więc jestem ciekawa, co ciebie urzeka w tym mieście właśnie pod kątem oferty czy kulturalnej, czy właśnie architektury, sztuki, czego my możemy nie wiedzieć o Brukseli, o jej atrakcyjności, kiedy jedyne, co nam się kojarzy, to właśnie choćby inicjatywy europejskie. Mówiłaś o tym, że właśnie z uwagi na, że dzięki tym inicjatywom europejskim, czy dzięki instytucjom europejskim mamy możliwość poznania tych różnych kultur i one motywują do tego, żeby przedstawiać przeróżne formy sztuki, czy różnych kultur. Więc ciekawi mnie, co ciebie urzeka kulturalnie w tym mieście i do jakich miejsc może wracasz? Orety, to jest tak złożony temat. Nie chciałabym niczego pominąć. Mamy dużo czasu. Dobrze. Dobrze, to może zacznijmy właśnie, to zacznijmy od tej warstwy wizualnej. Więc tak, wspomniałam już, że Bruksela jest miastem położonym tak, na różnych wysokościach. Ona jest położona w Dolinie Rzeki, ta dolina ma dosyć strome zbocza. Więc po pierwsze ona jest bardzo atrakcyjna wizualnie, więc to jest świetne miejsce na spacery. Zwłaszcza, że też jest mnóstwo w Brukseli parków, które są przepiękne, są cudownie utrzymane. W tych parkach jest mała architektura, jakieś rzeźby, fontanny, więc to jest miasto bardzo zielone. Też można metrem właściwie dojechać do dużego lasu, który się znajduje tuż za Brukselą, od tej ostatniej stacji metra jest no chyba 10-15 minut spacerem, jesteśmy w olbrzymim lesie. Więc ona jest bardzo zielona i sprzyja, no, sprzyja takiemu wypoczynkowi aktywnemu, bądź nie, na łonie natury, powiedzmy. Więc to jest jeden element. Drugi, i dużo osób rzeczywiście z tego korzysta. Widać, zwłaszcza jak się robi ciepło, bo pogoda w Brukseli to jest osobny, dosyć drażliwy temat. Przejdziemy do wad. Tak. Ale jak jest ciepło, to rzeczywiście widać, że mieszkańcy korzystają z tych obszarów zielonych. Są na zewnątrz, też jest bardzo fajna kultura takich ogródków i tarasów. Ale to też pewnie jeszcze będziemy mówić przy okazji kwestii gastronomicznych. Ale to jest jeden aspekt. Drugi aspekt i to jest, ja myślę, to się bardzo wpisuje w tożsamość tego miasta, może taką mniej znaną, to jest architektura. W Brukseli mamy przede wszystkim, nie przede wszystkim, ale mamy architekturę średniowieczną i takie właśnie stare kamieniczki, stare zabudowania obronne, które są bardzo dobrze utrzymane. Mamy też, ale Bruksela jest w ogóle domem secesji. Secesja oczywiście rozwijała się równolegle w kilku krajach, natomiast jeżeli chodzi o architekturę, to... Tutaj muszę zrobić pauzę, wiesz, nasza rodzinna Łódź jest też pięknym tak. obiektem, ośrodkiem architektury secesyjnej, więc zastanawiam się, na ile, wiesz, to też prawda. Ten sentyment i docenienie tej architektury wynika z tego, że wyrosłyśmy patrząc na tego typu ornamenty czy właśnie budynki, to tak, wiesz, kwoli dygresji, tak. ale jest to jakiś element sentymentalno-nostalgiczny, myślę, tak, dla ciebie. Tak, no jest to znajomy widok dla mnie, tak. bez wątpienia, tak. Więc Bruksela jest kolebką secesji, przynajmniej jeżeli chodzi o architekturę, bo być może o inne sfery niekoniecznie. Natomiast jeżeli chodzi o architekturę, to na pewno, bo tutaj tworzyli czołowi architekci tego okresu. Wiktor Horta, Paul Anka'r, Henry van der Velde. I te budynki są widoczne w przestrzeni miejskiej. One są przepiękne. Dlatego zawsze warto sobie zrobić spacer śladami tych secesyjnych fasad. Jest również moje ukochane Art Deco, które ja odkryłam w Brukseli. To była taka odpowiedź na secesję, więc to jest bardziej stonowany styl, bardziej zachowawczy, bardziej ponadczasowy, bardziej elegancki może. I zarówno secesja, jak i Art Deco są bardzo celebrowane w Brukseli. Co prawda z secesją Bruksela ma trochę skomplikowaną relację, bo to jest taki styl, który bardzo szybko, którym Bruksela się zachwyciła, a później bardzo szybko się nim znudziła. I on się bardzo szybko w Brukseli zestarzał. Myślę, że to wynika z tego, że w przypadku przynajmniej tej secesji brukselskiej to jest taki styl totalny. To jest taki styl, gdzie on się przejawia od fasady po włącznik światła gdzieś tam w środku. Czyli mamy tą secesję na tapetach, boazerii, w balustradach, w stolarce okiennej, w dywanach, meblach i tak dalej.
A ponieważ to jest taki styl bardzo ornamentarny i bardzo bogaty, to myślę, że on był bardzo męczący. I nawet jeden przewodnik, który gdzieś mnie oprowadzał po jakimś takim budynku, powiedział, że on kocha secesję. To jest jego ukochany styl, ale on nigdy nie mógłby mieszkać w takim budynku, bo to jest po prostu za dużo. Później nastąpił taki właśnie okres odwrotu od tej secesji i Bruksela straciła w tym okresie bardzo dużo budynków, które były czołowymi przykładami tej secesji. Chociażby słynny Maison du Peuple Wiktora Horty, to był taki budynek, taki dom ludu, ale tam była i sala koncertowa, i kawiarnia, i miejsce spotkań. I on został zburzony w latach bodajże 60. Na szczęście ktoś wpadł na pomysł, żeby udokumentować bardzo szczegółowo ten budynek, zanim on został zniszczony i teraz jest odtwarzany cyfrowo. Więc Bruksela miała taki okres, że rzeczywiście od tej secesji odchodziła. Art Deco nigdy się nie spotkało z takim losem. Ale dzisiaj to Art Deco i secesja jest naprawdę bardzo celebrowane. Więc jest dużo miejsc, które można odwiedzać na co dzień. To są muzea, to są różne galerie, w których właśnie można obserwować tą secesję i to Art Deco. I ja zawsze polecam, żeby zgłębić ten temat. Jest też fantastyczny festiwal, Banat Festival, Art Nouveau Art Deco Festival, który odbywa się co roku w marcu. W związku z tym ja zawsze w marcu jestem w Brukseli, bo to, co jest piękne w tym festiwalu, to, że on dopuszcza, w ramach tego festiwalu udostępniane są budynki, między innymi, nie tylko, ale budynki, które na co dzień są niedostępne dla publiczności, bo to są budynki mieszkalne czy biurowe i w związku z tym można obserwować tą secesję czy art deco właśnie w takich miejscach. Więc tak, i to jest coraz bardziej popularne i ja widzę właśnie, że to jest takie miejsce, to jest taki temat, który Brukselczycy chętnie zgłębiają, ale też jest to powód do przyjazdu do Brukseli turystów. I zauważyłam właśnie, bardzo często właśnie w ramach tego festiwalu, że są turyści z Holandii, z Niemiec, którzy celowo przyjeżdżają do Brukseli, żeby właśnie zobaczyć to Art Deco, Art Nouveau. Myślę, jest szansa, że będę tą osobą w przyszłym roku po wysłuchaniu tej opowieści. Więc... Będzie mi bardzo miło. To w marcu koniecznie. To jest naprawdę dobry moment na Art Nouveau, Art Deco. To jest kilka weekendów, więc można sobie zaplanować. Powiedz co jeszcze, bo wierzę, że tam jest znacznie więcej niż... Tak, właśnie, bo ja w ogóle uwielbiam sztukę, więc może za dużo czasu też poświęcam temu aspektowi, więc sztuka. Ale Bruksela to też jest takie miasto dla ludzi kreatywnych. Albo ludzi poszukujących swojego medium artystycznej ekspresji. Ja jestem taką osobą. Ja zawsze miałam potrzebę, żeby wyrażać siebie w sposób kreatywny, tylko bardzo długo nie wiedziałam, co to mogłoby być. Albo właściwie wiedziałam, ale udawałam, że nie wiem. I ja na przykład mieszkając w Brukseli, i tu jest tak, tu jest organizowanych bardzo dużo warsztatów na różne tematy. I to są albo warsztaty prowadzone przez profesjonalistów, albo po prostu przez pasjonatów jakiejś dziedziny. Więc tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Ja na przykład uczestniczyłam w wielu warsztatach kulinarnych i to nie były warsztaty kuchni belgijskiej, tylko naprawdę warsztaty takiej kuchni międzynarodowej, azjatyckiej, indyjskiej, fusion, wegetariańskiej również. Jest tutaj bardzo dużo przestrzeni dla osób, które interesuje na przykład rysunek czy malowanie. Dużo warsztatów ceramiki. Też sobie chodzę od czasu do czasu właśnie na takie warsztaty malowania ceramiki. Ta ceramika już jest gotowa, ja ją tylko maluję. Ale też jest dużo miejsc, gdzie można toczyć tą ceramikę czy lepić. Też przez 10 lat próbowałam nauczyć się gry na pianinie i uczył mnie bardzo sympatyczny pan z Belgii. No i też, bo ja teraz zwróciłam się w stronę pisania, więc ja teraz piszę. I też, mimo iż pozornie pisanie jest takim zajęciem samotniczym dosyć, mogłoby się wydawać, ja w Brukseli znalazłam swoją przestrzeń do rozwijania tego pisania właśnie w grupie innych osób. My się spotykamy regularnie, właściwie co tydzień. Razem piszemy, piszemy w różnych językach, więc raczej nie omawiamy swoich prac, natomiast pomagamy sobie, jeżeli ktoś ma taką
jakąś zagwozdkę, powiedzmy, fabularną, ale też wspieramy się w tym pisaniu. I to jest bardzo fajne. Też jest w Brukseli jest bardzo wielu pisarzy, więc jest przestrzeń na takie spotkania. Jest wspaniałe stowarzyszenie Pasaporta, które zaprasza też pisarzy do Brukseli na różne spotkania. Ja już miałam okazję brać udział w spotkaniu z trzema noblistami, bo i na te spotkania dużo osób przychodzi. To są popularne spotkania, więc jest taka przestrzeń do wymiany myśli, do rozmowy. Więc tak, więc jest duży taki... I to jest, myślę, zaskakujące, bo niewiele osób kojarzy Brukselę właśnie z tą kreatywną energią, a ona jest bardzo kreatywna. Tak, właśnie wiem o twojej pisarskiej ścieżce i też ciekawiło mnie, co oznacza takie spotkanie pisarzy. Czy to jest spotkanie polskojęzyczne? Odpowiedziałaś na moje pytanie, nie musiałam tego poruszać, ale to też jest niesamowicie ciekawe, że możesz znaleźć wsparcie, motywację i takie poczucie przynależenia do grupy, nawet jeśli realizujecie się pisarsko w innych językach i nie rozumiecie swoich prac w takim znaczeniu dosłownym. To myślę, że jest fascynujące i ciekawi mnie, czy posiadanie takich swoich drugich zajęć, czy właśnie jakichś takich zajawek niezwiązanych z pracą, to też jest jakaś taka rzecz bardzo brukselska, że ludzie znajdują czas po pracy na to, żeby się realizować też na przykład na zupełnie innej płaszczyźnie? Tak, tak. Ja myślę, że przynajmniej w moim otoczeniu ja mam bardzo dużo osób, które mają właśnie takie drugie życie. Mam kolegę, który jest fotografem, znakomitym fotografem, ale to nie jest jego główne zajęcie, natomiast on każdą wolną chwilę, każde wakacje właśnie poświęca na to, żeby fotografować. Mam też kolegę, który jest z kolei takim pasjonatem ornitologii, więc on z kolei... A Bruksela, wbrew pozorom, to też jest bardzo ciekawe miejsce do obserwacji ptaków, bo na przykład mamy sokoły wędrowne bodajże na wieżach kilku kościołów i tam są kamerki takie ustawione i rzeczywiście wielu mieszkańców Brukseli obserwuje, co się dzieje u tych sokołów, ale to taka dygresja. Moja koleżanka z pracy też już tak prawie półprofesjonalnie na przykład ma swoje studio ceramiki, toczenia ceramiki. Więc tak, ja mam wrażenie, że wiele osób ma takie drugie życie. Wspomniałaś o tym, że są warsztaty kulinarne, ale nie jest to kuchnia belgijska. Ja tutaj widzę taki lekki taką nutę, może... Nie wiem, czy powiedzieć, że jakiegoś takiego negatywnego aspektu może tego komentarza, czy tego stwierdzenia, ale załóżmy, że tak to zinterpretowałam, bo kiedy myślimy sobie o jakichś takich najznakomitszych kuchniach świata, czy kiedy myślimy sobie o kuchni belgijskiej, no może nie przychodzi nam do głowy nic szczególnie ekscytującego, choć jest to oczywiście pojęcie względne, bo powiem ci, że właśnie sprawdzając sobie przed naszym spotkaniem, jakie są stereotypy związane z Belgią. Oczywiście pojawił się cały podpunkt o jedzeniu. Ja zgłębiając myślałam sobie, oczywiście, no przecież wiadomo, że tak. No i tam były frytki, tam były gofry. Zresztą w wielu miejscach, kiedy widzimy gofry za granicą, jest napisane Belgian waffles, prawda? Czy belgijska czekolada. Mówię, no tak, jakby czemu o tym zapomniałam? Nie było to jakieś takie moje odruchowe skojarzenie, ale kiedy to ujrzałam, to zdecydowanie wszystko zaklikało. Niemniej, cytując ciebie, no niekoniecznie warsztaty z kuchni belgijskiej, więc jak ważna jest w ogóle kuchnia i gastronomia w Brukseli? Gdzie jest to miejsce na kuchnię belgijską? W ogóle co ją charakteryzuje? I czy rzeczywiście Bruksela i Belgia są o tych frytkach, czekoladzie i o gofrach? I kto je, jeżeli tak? No są, trochę są, tak. Znaczy, wiesz co, nie, ja chciałam... Mówiąc o tym, że to nie są warsztaty kuchni belgijskiej, to chciałam właśnie podkreślić różnorodność i otwartość. Każdy słyszy, co chce. Tak, tak. Pewnie można znaleźć warsztaty kuchni belgijskiej. Ja ich nie poszukiwałam, ale też głównie dlatego, że kuchnia belgijska jest kuchnią mięsną, bardzo mięsną. Ja raczej unikam mięsa. Natomiast ona jest taka... Mnie ona się kojarzy z taką domową kuchnią pod wieloma względami. Jest dosyć prosta. No i oczywiście te frytki są jej nieodzownym elementem. W ogóle było przeprowadzone kiedyś takie badanie, według którego wyszło, że niezależnie od tego, gdzie jesteśmy w Belgii, to najbliższy kiosk z frytkami jest nie dalej niż 15 km od nas, a to jest i tak średnia krajowa, więc tak naprawdę to jest dużo mniej, pewnie 10 km.
Więc te frytki są istotnym elementem tożsamości kulinarnej Belgów i one są widoczne w Brukseli i trwa ciągły spór, gdzie są najlepsze frytki w Brukseli. Okay. Ja nie tak odpowiem. Jak wiesz, w Paryżu konkursy na bagietkę tak. i croissanta, rozumiem, że po prostu tam ludzie prześcigają się, kto zrobi najlepsze frytki. Dokładnie. Więc ja nie odpowiem na to pytanie, bo też to jest drażliwe pytanie. Nie chcę tutaj wywoływać. Brzmi to bardzo kontrowersyjnie, tak, Maja. Tak. Nie chcę wybrać najlepsze frytki, jest to trudne, ale czy znasz tak. na przykład przez te lata, kiedy byłaś w Belgii, to zostałam przy tych frytkach na moment. Ja kiedyś uważam, że frytki to jest moje ulubione jedzenie. I jakby na przykład wyjazdy na Narty kojarzyły mi się z tym, że codziennie na obiad są frytki na stoku, więc jakby byłam w drużynie frytki, to jest, wiesz, sens życia, więc tak, ja to bardzo rozumiem. Ja to też rozumiem. Ale powiedz mi, czy udało ci się przez te lata może właśnie zrozumieć, czy opatentować, co stanowi o pysznych frytkach i czy umiesz na przykład zrobić takie frytki w domu, czy właśnie lokalsi pójdą do swojego ulubionego kiosku i nie podejmą się tego w domu. Jaka jest ta relacja z tymi frytkami? Nie, oni robią chyba też frytki w domu, bo to jest często też element takiego domowego obiadu, to są frytki. Natomiast ja oczywiście zgłębiłam temat. Ja się wybrałam do muzeum frytki ziemniaka i muzeum frytki i ziemniaka. Tylko to muzeum jest w Brusz, to jest na północy, w Brugi. I ja w związku z tym wiem, co jest sekretem. Sekret jest podwójny w belgijskiej frytki. To jest kwestia obróbki termicznej. One są, jeżeli się nie mylę, one są podwójnie smażone, czyli dwa razy. Dlatego podwójny sekret. Tak, tak, podwójny sekret. Natomiast, i tutaj to jest to, o czym niewiele osób wie, czasami no, to jest taka mała pułapka, one często w tradycyjnych tych smażalniach są smażone w tłuszczu zwierzęcym. Więc tutaj, no to oczywiście wpływa na smak, na walory tak. smakowe tej frytki, natomiast jeżeli ktoś, dla kogoś jest to ważne, to trzeba zwracać uwagę na to. Są tak. oczywiście miejsca, gdzie można te frytki wegańskie, smażone. Ale nie jest to jakby tradycyjnie receptura. Ja też właśnie przerwę ci, bo pamiętam, że nieświadoma tego, czym są belgijskie frytki, kiedy odkryłam, że one są na fryturze tak. jakiejś, nie wiem jakiej, ale to była chyba wołowa. Wołowa, tak. To byłam w szoku. I też rozumiem, czemu mogą być aż tak pyszne. Tak. Ale jest to myślę dla wielu osób informacja, która zniechęca do ich zjedzenia. Ale pewnie wiesz, przy zwiększonej świadomości i jakby różnym preferencjom kulinarnym jestem przekonana, że tych alternatyw roślinnych jest coraz więcej. Jest, jest i są takie miejsca, więc to nie jest już bariera, powiedzmy. Natomiast tak, ciekawa jest też kwestia sosów do frytek. Właśnie, dziękuję, właśnie tu myślałam, z czym frytki? To jest bardzo ważne. I czy to też jest kontrowersja? No, zależy jak na to spojrzeć, bo na przykład mój dobry znajomy z Belgii powiedział mi, że nie no, frytki tylko z majonezem. Że on w ogóle nie rozumie, jak można jeść z frytki z jakimkolwiek innym sosem. Tak. Natomiast faktem, faktem jest, że jak się idzie do tych smażalni frytek, tak. To tam jest bardzo długa lista sosów. I tak 10-20 czasami. Okay. Tak. Jakie są najbardziej takie zaskakujące? No właśnie, dla mnie zawsze zaskakujące jest to, że nie zawsze wiadomo, co się za danym sosem kryje. Znaczy smak nie jest zawsze określony w nazwie, bo na przykład o ile sos czosnkowy czy curry to jest no, oczywiste mniej więcej, jak będzie smakował, to już na przykład dla mnie nie było jasne, co to jest sos andaluzyjski czy samuraj. Tak, potwierdzam, nie wiem, czy tam się może kryć pod tym. Tak, no samuraj to jest sos pikantny. Mhm. W związku z tym ja zawsze wybieram samuraj, bo ja lubię takie pikantne smaki i raz pan... W tym punkcie nie miał sosu samuraj, ale zaproponował mi Diabolo, więc okay. To była taka alternatywa. Więc tak, więc te sosy są nieodłączną częścią belgijskiej frytki, natomiast Belgowie, przynajmniej ci, których ja znam, no mówią, że jednak majonez to jest ten dodatek do frytek właściwy. I rzeczywiście tak jest, że kiedy podawane są frytki w Brasylii, w takich tradycyjnych restauracjach, no to one zawsze są z majonezem. Znaczy, ja się przed tym zgadzam. Myślę, że segment frytkowy jest tutaj bardzo potrzebny, bo to też jest ogromne pole do dyskusji. Na przykład wychowałam się w przekonaniu, że frytki tylko z majonezem, więc może jakieś, wiesz, dusza belgijska we mnie coś tkwi. W tym jest. Następnie mam wrażenie, że się przestawiłam na frytki z ketchupem przez wiele lat swojego życia. Natomiast na przykład mieszkając w Szkocji na studiach, odkryłam właśnie frytki z sosem curry, że były albo frytki z serem zapieczonym, czy to nie było jakimś absurdem. No tak. No bo po co w ogóle podbijać ten smak frytek i zapiekać się z czymś, jak frytki same w sobie są przecież po prostu wybitne. I właśnie ten taki gęsty, dziwny trochę sos curry, taki bardzo właśnie sztucznie zagęszczony, też był dla mnie dziwną mieszanką, a teraz
myślę sobie, że jest to bardzo smaczne połączenie, może są to bardzo moje smaki, więc też podoba mi się ta znowu różnorodność. Tak. Gdzieś tam brak dyskryminacji, każdy ma prawo zjeść sobie swoje frytki z tym, na co ma ochotę. Tak. Ale myślę, że muszę zrobić ankietę, czy frytki. Bo to jest, myślę, że dla wielu osób jest to taka kwestia. Wiesz, jeszcze u nas mam wrażenie, w Polsce jest ten wątek, który majonez. To też jest temat bardzo taki emocjonujący społeczeństwo. Ja też sobie nie zdawałam z tego sprawy. Myślę, że przez lata weganizmu miałam takie poczucie, że każdy majonez, który będzie roślinny, będę szczęśliwa, że w ogóle będę mogła go zjeść. Ale wiem, że to też jest temat taki bardzo, bardzo, bardzo ważny dla wielu osób. I cieszę się, że w Belgii też podchodzą do tego z takim poszanowaniem sztuki i tak, z pasją. To nie jest tylko ziemniak. To jest danie narodowe. Tak, dokładnie. Sam fakt, że powstało muzeum dedykowane temu zagadnieniu, dla mnie świadczy właśnie o tym, że jak bardzo poważnie jest traktowana kwestia frytki, ale też, że ona stanowi w pewnym stopniu o tożsamości. Właśnie nie chcę ci tak stawiać, rzucać w ciebie pytaniem, które możesz nie znać odpowiedzi, ale może wiesz, jakby dlaczego frytka jest frytką, dlaczego frytka jest w Belgii, albo dlaczego ktoś usmażył ziemniaka w plasterkach. Jakiś taki fun fact. Nie wiem, skąd się to wzięło. To może z podaży ziemniaków dłużej. I trzeba było to urozmaicić. Sprawdzimy to. Ale dobrze, to dalej idąc, gofry. Gofry, ważniejsze, tak. Mniej ważne? Gofry to jest bardzo ważne. To jest częsty deser. Właśnie znowu w tych takich tradycyjnych gospodach, brasserii, bardzo popularnym deserem jest gofr. Natomiast trzeba mieć świadomość, że są dwa rodzaje gofrów w Belgii. Jest gofr de Bruxelles, czyli właśnie ten gofr brukselski, taki dosyć podobny do tego, który jest serwowany u nas, czyli taki duży, kwadratowy, chrupiący, miękki w środku, podawany z różnymi dodatkami i to jest gofr de Bruxelles. Natomiast on też najczęściej występuje w restauracjach albo w takich miejscach bardziej turystycznych, w takich miejscach, w okienkach można go pozyskać. Natomiast jest również jeszcze jeden rodzaj gofra i to jest gofr de Liège. Liège to jest też miasteczko w Belgii. Natomiast ja jestem właśnie team Liège, jeżeli chodzi o gofry, bo to jest gofr, który jest strasznie słodki i ten cukier w trakcie pieczenia gofra jest poddawany takiej karmelizacji, więc on ma bardzo specyficzny smak, bardzo dobry smak. No i też jest, w składzie są drożdże, więc on ma taką trochę inną, bardziej mokrą teksturę. I te gofry najłatwiej jest pozyskać w takich małych minivanach, które krążą po różnych miejscach w Brukseli, sprzedają lody i właśnie gofry. I bardzo często to jest właśnie gofr de Liège. Jest przepyszny i to jest właśnie na moje takie antidotum na pochmurny dzień. Jeżeli przejeżdża sobie taki van i ciągnie się za nim zapach właśnie tych gofrów de Liège, to ja nie jestem w stanie się powstrzymać. Czym je się takie gofry? Czy one są już same w sobie daniem kompletnym? To już one są już z niczym, bo to już by było naprawdę za dużo. A gofry brukselskie są podawane przed jakąś bitą śmietaną z owocami czy z cukrem pudrem? Tak, tradycyjnie z cukrem pudrem i z bitą śmietaną. Natomiast znowuż tutaj się pojawia ta otwartość na różne smaki. Są podawane też z czekoladą, z owocami. Ze spekulozą, to też jest takim bardzo typowym belgijskim smakiem. Okay, spekuloza to jest taka mieszanka przypraw i takich przypraw korzennych. I ona występuje na przykład w postaci takiej pasty, coś w słoiku. To jest taka alternatywa dla Nutelli. Okay. Ale też występuje w formie ciastek, takich cienkich, bo z tej spekulozy właśnie wypieka się takie bardzo cienkie herbatniki. Bardzo. To nie jest takie piernikowe trochę? Trochę piernikowe, tak. Natomiast one są cieniutkie, więc mają trochę inną, tak. Więc spekuloza to jest taki inny, kolejny belgijski smak. Bardzo wyjątkowy, ale też bardzo słodki. Mi zaczęło burczeć w brzuchu, więc świetnie. Powiedziałaś, że niektóre gofry z czekoladą, wątek czekoladowy też ważny. I znowu, sprawdzam stereotyp, myślę sobie, oczywiście belgijska czekolada, tak. Belgijska czekoladka, jakaś pralinka. Jak ważna jest ta czekolada? Czy rzeczywiście ona jest tak celebrowana? Nawet rozmawialiśmy przed nagraniem o tym, że zastanawiam się, czy są tacy koneserzy czekolady, którzy zastanawiają się nad profilem smakowym, pochodzeniem i sposobem wyprażenia ziaren kakaowca, więc czy rzeczywiście Belgia się na tym
Belgia, Belgia, Bruksela, to zawsze jest jednak, wiesz, ciężko, tak. żeby nie używać tego jako tożsame słowa. Czy Bruksela zatem tą czekoladą również stoi i się na niej zna? Oj, stoi. Ta czekolada jest bardzo widoczna w mieście. Zwłaszcza w centrum, gdzie jest właśnie w tych częściach bardziej turystycznych, ale nie tylko. W różnych miejscach można nabyć belgijską czekoladę, można ją również nabyć w supermarketach. To są też, jest dużo marek, jest dużo wytwórców tych czekolad. Często, no ja, każdy ma swoje preferencje, jeżeli chodzi o czekoladę. Więc to jest trochę tak jak może z belgijską frytką, że z tą frytką, że trudno jest wskazać miejsce, gdzie są najlepsze frytki, bo każdy ma inne zdanie na ten temat. Trochę jest z czekoladą, która czekolada jest najlepsza. Ale faktem jest, że dużo uwagi jest przywiązywane do tego, jak ona jest wytwarzana. Jest dużo manufaktur, gdzie ona jest właśnie produkowana, no nie w taki sposób przemysłowy, tylko troszkę inny. No i w ogóle pralinka została wynaleziona w Brukseli i do tej pory istnieje przez aptekarza swoją drogą, który tak, zalecał to swoim pacjentom, że przychodzili po leki, życia. Tak, on wkładał właśnie tabletki w te skorupki czekoladowe, żeby te gorzkie pigułki było łatwiej przełknąć dzieciom. Wspaniałe. Tak, i później no te pigułki cieszyły się taką popularnością, że on zamienił te pigułki na orzecha i tak powstała właśnie belgijska pralinka. To jest najfajniejsza historia, tak. Jaką dawno słyszałam, powiem ci, świetne. Tak, tak, to był pan Neuhaus i do tej pory ten sklep istnieje. On jest, to była właśnie, tak jak wspomniałam, apteka, później przerobiona na sklep i ona do tej pory można tam kupić czekoladę i te pralinki. Ale czy istnieje coś takiego jak taka typowa czekolada, czy właśnie profil smakowy, czy taka typowa pralinka, że to musi być taki rodzaj czekolady z takim nadzieniem, że to jest taki klasyk, od którego warto zacząć, czy mamy cały przekrój? Nie, nie. Ci mistrzowie czekolady, bo to jest zawód też w Belgii, w Brukseli. Czekoladmistrz? Czekoladmistrz, tak. Czekomistrz. Oni są bardzo kreatywni, więc oni mają też swoje autorskie kreacje i tutaj jest duża, duża dowolność. Są różne gatunki czekolady. Pewnie są osoby, które zgłębiają to właśnie na takim poważniejszym poziomie. Ja do nich nie należę i też nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Natomiast faktem jest, że można dostać każdy rodzaj czekolady właśnie od takiej mlecznej, bardzo białej, czy też bardzo, bardzo słodkiej, z dużą zawartością cukru, po taką naprawdę gorzką, z czystego kakao, wysokoprocentową. Więc tak, w Brukseli czekolada jest dla wszystkich. Bardzo mi się podoba stwierdzenie, wysokoprocentowa czekolada może być interpretowana na wiele sposobów. Niemniej jestem ciekawa, oczywiście, wiesz, w mojej głowie pytania o gastronomię nie znają końca, ale zawsze sobie przypominam, że to mój program, więc mogę poświęcić temu bardzo dużo czasu, ale jestem ciekawa, czy właśnie jeżeli wybieramy się do Brukseli i chcemy skosztować tych właśnie czy gofrów, czekolady, czy frytek. To jest tak, że ten poziom jest na tyle wysoki, że można sobie trochę strzelać? Czy warto zrobić research, bo jednak zdarza się naciąć na słaby produkt? Nie, ja myślę, że warto zrobić research. Jest różnie, zwłaszcza jak jesteśmy w tych miejscach bardzo turystycznych, to trzeba jednak, to warto poczytać opinię. Na pewno takim miejscem, gdzie takim bardzo brukselskimi miejscami są właśnie brasserie. Brasserie to jest teoretycznie, to znaczy browar, tak, ale to są tak naprawdę właśnie takie bistra. Ja polecam wizytę w tych miejscach właśnie, bo to jest takie idealne połączenie, bo bardzo często one mają tradycyjny, bardzo secesyjny wystrój, więc mamy tą brukselską secesję plus tradycyjną belgijską kuchnię. Ja tam głównie bywam właśnie ze względu na wystrój, więc to jest na pewno, jest kilka takich miejsc, nawet w centrum, nawet tam, gdzie jest dużo, dużo turystów, które mimo wszystko są autentyczne i w których bywają sami Belgowie również. Jest na przykład takie miejsce Sirio, bardzo właśnie w tym, niemal w tym ścisłym centrum, ale mnie tam zaprowadził Belg pierwszy raz i powiedział mi właśnie, że to jest to miejsce autentyczne i rzeczywiście tam można też zobaczyć nadal takie starsze panie czy starszych panów, którzy po prostu sobie tam przychodzą. To są Belgowie i na kawę czy na drinka, tam jest taki drink serwowany, taki half and half, the me and the me. I on się składa
to jest w ogóle cały rytuał. On jest nalewany do kieliszka przy stoliku, przez kelnera i on się składa, to jest pół białego wina, pół wina musującego. I kelner napełnia ten kieliszek, taki wysoki, po sam brzeg. I czasami również przecząc grawitacji, tak pół milimetra ponad brzeg. W związku z tym cała sztuka polega na tym, żeby ten pierwszy łyk tego half and half upić w ten sposób, żeby się nie oblać tym drinkiem i właśnie staliby walcy tego Sirio. No, panowali tą sztukę do perfekcji. Bardzo fajnie jest ich sobie poobserwować właśnie w tej sytuacji. Czyli to jest taki flagowy drink, ale z tego konkretnego miejsca. Tak, z tego konkretnego miejsca. On jest czasami dostępny, ja zauważam, w takich ościennych też tych bistrach, ale to jest to miejsce, gdzie warto się na niego wybrać. Dziękuję Ci za słowo browar, ponieważ przypomniało mi się, że Belgia kojarzy się też z kraftowym piwem. Tak. Czy to też jest ważna część Brukseli? Czy właśnie jak myślimy o takim wyjściu na przysłowiowego drinka, czy jakieś wieczorne spotkanie, to piwo jest tym preferowanym napojem? Nie powiedziałabym, że preferowanym, bo no, w Brukseli jest naprawdę bardzo duża różnorodność. Także pod tym względem. Ale jest na pewno bardzo dostępnym i często wybieranym. I ja nie jestem piwoszką, ja bardzo rzadko piję piwo, natomiast uwielbiam patrzeć, jak inni zamawiają to piwo, dlatego że to, co jest ciekawe w tej kulturze browarniczej Belgii, jest wiele ciekawych aspektów, ale jednym z takich ciekawych, mających taki bezpośredni przejaw wizualny, to to, że do każdego piwa jest inny kufel, czyli inna szklanka. Tak, więc jak na przykład przy stoliku siedzą cztery osoby i one zamówią cztery różne piwa, to ono zostanie przyniesione w czterech różnych szklankach, od takich właśnie prostych, długich, po takie pucharki. I to piwo też ma różne kolory, różne odcienie, więc to pięknie wygląda. Więc ja lubię obserwować właśnie tą kulturę związaną wokół picia piwa. Więc tak, ale na pewno będąc w Brukseli warto też sięgnąć po te piwa lokalne, bo w Brukseli wytwarza się tak zwane lambiki w Brukseli i okolicach i one mogą być wytwarzane tylko tam, ponieważ tam jest taki specyficzny mikroklimat, który sprzyja istnieniu drożdży, które wspomagają fermentację tego piwa. Ja nie wiem dokładnie, jak to jest. To jest jakaś magia kompletna. Dla mnie. Natomiast tak się dzieje i ono ma bardzo specyficzny taki kwaskowy smak. Nie dla wszystkich na pewno. Nie wszystkim się spodoba. Natomiast warto mieć na uwadze, że to jest właśnie taki bardzo lokalny produkt, który jest dostępny we wszystkich tych barach. I warto go spróbować. Powiedziałaś o braseriach, że tak to spolszczę, w których jest serwowana ta klasyczna kuchnia. Powiedziałaś nam też, że ona bywa mięsna i tak, może niekoniecznie jest atrakcja na przykład dla ciebie, ale jakiego rodzaju dania możemy spotkać w takim bistro? Czy to ma też przełożenie na to, co znajdzie się w takim typowym belgijskim domu na ten domowy obiad, o którym wspomniałaś? Tak, ja myślę, że ma to przełożenie. Chociaż nie, zwłaszcza teraz już rzadziej bywam w tych belgijskich domach, natomiast no, te frytki, właśnie takie krokiety serowe, czy krokiety z krewetkami, to są takie typowe dania, które można spotkać w takim bistro i też w domach. Takim flagowym daniem to jest karbonada flamandzka. To jest wołowina gotowana na wolnym ogniu w piwie ciemnym, też z przyprawami takimi korzennymi. Tylko też właśnie warto poczytać opinię, wybierając miejsce, bo no, jej sekret tkwi w tym, że ona musi być dosyć długo gotowana w ten sposób, żeby była miękka, więc warto poszukać takiego miejsca, gdzie poświęca się na ten proces wystarczająco dużo czasu. Jest też taki typowy stump, to są takie ziemniaki znowu, tylko już puree robione z różnymi warzywami i najczęściej też ono jest serwowane z boczkiem czy z jakąś kiełbaską. Cykoria, bardzo, bardzo belgijskie warzywo. Również występuje w karcie bardzo często tych właśnie braserii, o których mówiłaś, tylko ona bardzo często jest owinięta znowu żboczkiem. Więc trzeba dopytać, czy to jest wersja wege, czy nie. No więc to są takie belgijskie dania. Natomiast w samej Brukseli no, można spotkać restauracje wszystkie.
I no, bo one są tak różnorodne jak mieszkańcy tego miasta. Ta cykoria już dała mi taki element nadziei, ale mimo wszystko, jak sobie, wiesz, porządkuję w głowie tę gastronomię brukselską czy belgijską, to przychodzi mi do głowy, że jest właśnie mięśnie, dosyć tłusto, całkiem ciężko, słodko, dużo smażonego i zastanawiam się właśnie, czy to nie jest to remedium na ponurą pogodę. Także pytanie, do którego wracamy, a raczej kwestia, do której wracamy, czyli jak to jest z tą pogodą i jak też, czy Belgowie jakby akceptują tę pogodę, czy narzeka się na pogodę i jak sobie z nią radzicie? Nie, ja mam wrażenie, że Belgowie nie narzekają na pogodę. Oni są, tak jak powiedziałam, oni są raczej praktycznie usposobieni do życia. No, pada to pada i też na pogodę narzekają raczej cudzoziemcy, zwłaszcza przybysze z południa. Ja na przykład na samym początku bardzo się cieszyłam ze zmiany. Z tego, że na przykład zimy są dużo łagodniejsze w Belgii, więc ja zawsze miałam problem zimą mieszkając w Polsce. Więc dla mnie to była korzystna zmiana. Natomiast rzeczywiście no pada, ale to nie jest też tak. Ja na przykład, ja mam wrażenie, że wszystko jest kwestią percepcji, bo był taki okres, że no prawie codziennie dojeżdżałam do pracy rowerem. No ja zauważam, że wcale nie pada, bo ja nie zmokłam w czasie tej drogi, więc no nie jest to południe Europy, ale no nie jest aż tak źle. Coś za coś też. Tak, tak. Że z drugiej strony narzekać na coś, co założenia nie jest częścią rzeczywistości w danym miejscu. Tak, to prawda. Jest trochę nieproduktywne, że tak powiem. Natomiast czy przez to obserwujesz, że w tych cieplejszych miesiącach miasto się bardziej budzi do życia? Czy widzisz w ludziach jakąś zmianę, że inaczej też nie wiem, dbają o siebie, czy inaczej się zachowują, kiedy jest brzydka pogoda i mają jakieś takie swoje sposoby na to, żeby sobie to życie umilić, a właśnie latem jest taki rozkwit? Czy to jest właśnie takie stabilne i belgijskie, bym teraz powiedziała? Nie, ale widać zmiany. Widać zmiany, bo pojawia się natychmiast więcej tarasów, więcej ogródków i wszyscy mieszkańcy z nich bardzo chętnie korzystają. To jest taki chyba element wpisany też w to miasto. I też w parkach od razu widać więcej osób. Tak, więc ta pogoda ma wpływ na... No ma wpływ na ilość ludzi na ulicach, ale też nie taki dramatyczny. Bo jednak dużo rzeczy można w Brukseli robić wewnątrz, więc ona też nie jest takim elementem, to też nie są takie porwiste wiatry czy ulewy, które by powstrzymały kogoś przed wyjściem z domu. Więc. A czy jest coś w... nie wiem, dynamice miasta, codzienności w mieszkańcach, w jakichś niepisanych zasadach, w różnych rzeczach, których miałaś okazję doświadczyć przez te wszystkie lata, z czym na przykład się nie do końca zgadzasz? Coś, co jest dla ciebie trudne, albo było trudne do zaakceptowania, jakieś elementy tego codziennego życia, które najchętniej byś usunęła z mapy miasta? No, po prostu jakieś wady, które zakładam, że są elementem codzienności w każdym miejscu na świecie. Czy po prostu... Tak. Co dla ciebie jest takim minusem życia w Brukseli? Korki. Bruksela jest bardzo zakorkowanym miastem i ja generalnie korzystam z transportu publicznego, ale też mnie jakoś to dotyka. I te korki często wiążą się no, z pewnym poziomem agresji. Więc nawet będąc pieszym, jak się przychodzi koło takiego korka, może nas w każdej chwili zaskoczyć no, taki dosyć brutalny dźwięk klaksonu. Więc to jest coś, co mi absolutnie nie odpowiada w Brukseli. Zwłaszcza, że ona jest miastem stosunkowo małym. Natomiast trzeba przyznać, że włodarze Brukseli bardzo intensywnie pracują nad tym, żeby tą sytuację zmienić. I starają się właśnie sprawić, by mieszkańcy Brukseli no, korzystali z tego transportu publicznego, by jak jeszcze mniej tych samochodów wjeżdżało do miasta, bo prawdą jest też to, że dużo osób przyjeżdża do Brukseli do pracy i później ją opuszcza i przybywają samochodami. Coraz więcej osób jeździ na rowerze, coraz lepsza jest ta infrastruktura. Transport publiczny moim zdaniem działa dość sprawnie, więc ogólnie rzecz biorąc jest coraz lepiej, natomiast ta zmiana zachodzi bardzo powoli. I
No i zdarza się czasami też, jeżeli ja muszę gdzieś podjechać samochodem i mam swoją trasę. Bo też częstym takim powodem tych korków są też roboty. Znaczy, według mnie niespodziewane, one tam pewnie gdzieś są ogłaszane, więc jak ja widzę właśnie ten napis deviation, czyli objazd, to ja już wiem, że ja utknę na długie minuty w danym miejscu. Więc to jest, ja bym powiedziała, że to jest w sumie jedyny minus mieszkania w Brukseli. No ono ma zdecydowanie więcej zalet niż minusów. To jest bardzo dobry bilans. I też w trakcie naszej rozmowy podzieliłaś się kilkoma miejscami, które odwiedzasz czy polecasz, ale jakbyś miała dać taką mikro pigułkę z kategorii właśnie czy gastronomicznej, kulturalnej, przyrodniczej, to czy masz takie swoje top miejscówki, do których zawsze wracasz albo do których byś na pewno wysłała kogoś, kto się wybiera do Brukseli? Dużo ich mam. Ale to ze wszystkich kategorii? Czy Dosłownie tak możesz. No wiem, że ciężko jest wybrać, nie wiem, trzy, tak, ale jakbyś w każdej kategorii kilka rzuciła jakieś hasło. Wiesz, każdy może sobie po prostu posprawdzać te miejsca, ale takie, które przychodzą ci w pierwszej chwili, gdzie myślisz sobie, tak, to jest obowiązkowe. No więc może jeżeli chodzi o muzea, w Brukseli jest bardzo dużo muzeów, ale jeżeli ktoś lubi Art Deco, to ja zawsze obowiązkowo wysyłam zabieram moich znajomych do Muzeum Van Buren. To jest muzeum położone trochę dalej od centrum, więc to jest fajna zaleta tego miejsca. No i to był dom małżeństwa Van Buren, którzy byli mecenasami sztuki, oni zbierali sztukę i mieszkali właściwie od lat 20., 30. jeszcze po wojnie. Tam jest kolekcja ich sztuki i to jest świetne miejsce, żeby zobaczyć właśnie takie piękne wnętrze Art Deco. I tam też jest fajny ogród, więc na lato to jest doskonałe miejsce. Też ciekawym miejscem jest Muzeum René Magritte i to jest muzeum, w którym tak są jego dzieła, nie wszystkie, ale znakomita większość jego dzieł i to jest muzeum w centrum. Natomiast jak już ktoś zobaczył to muzeum, bo warto się z nim zapoznać, to warto również wiedzieć, że daleko od centrum jest drugie muzeum Magritte'a. To jest jego dom i pracownia. To jest muzeum, to jest miejsce, w którym on tworzył, w którym powstała znakomita większość jego dzieł. I to jest właśnie miejsce, które pokazuje, jak on żył, jego relacje z żoną. Też to było miejsce spotkań artystów w tamtym okresie, więc to jest mało znane, ale bardzo ciekawe miejsce. Więc to może ta kategoria muzealna, księgarnie, bo ja jestem molem książkowym i jest taka księgarnia w centrum, Tropizm. Ona co prawda, większość książek jest tam po francusku, ale też jest trochę albumów o sztuce, ale tam warto zajrzeć dla atmosfery, bo ona jest przepiękna. To był chyba kiedyś klub jazzowy, jeżeli się nie mylę. Tam są wysokie sufity, jest mnóstwo luster. No to jest przepiękne miejsce. No i też taka świątynia książki trochę w centrum. A mogę książkę polecić? A, oczywiście. Dobrze, bo ja myślę, że warto, znaczy niezależnie od tego, czy ktoś się wybiera do Belgii, czy nie, to warto przeczytać książkę Duch króla Leopolda. To jest trudna książka, to jest książka o kolonializmie i o tym, jaką rolę król Leopold odegrał w tym procesie. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że ten król był nazywany królem budowniczym, bo on bardzo dużo budował i on odcisnął swoje piętno na Brukseli, w dużym stopniu ukształtował niektóre jej części, między innymi finansując te swoje działania z procederu w Kongo. Więc ja mam czasami wrażenie, że ten duch króla Leopolda jest właśnie widoczny w niektórych miejscach, więc chociażby z tego względu warto się z tą książką zapoznać. Ale to książka jest. Tak, no restauracje. Ja bardzo lubię okolice placu Brugmana. To są bardzo dużo fajnych restauracji, kafejek. Taki The Music Village to jest bardzo fajny klub jazzowy w centrum. Tam trzeba zrobić rezerwację kilka dni wcześniej. Ale takie bardzo fajne, kameralne miejsce. I to tyle chyba. Ja myślę, że są piękne polecajki. Też nietypowe z uwagi na choćby element książkowy. Ostatnie pytanie, Maju. Choć nie wiem, jaka jest jego zasadność, ale je zadam. Jeśli nie Bruksela, to? Haga albo Warszawa. Bez problemu odpowiedziałaś na to pytanie. Tak, wiesz, bo ja dużo na ten temat myślę, ale chyba dlatego, że ja już bardzo długo mieszkam poza Polską. I ta refleksja nie ma absolutnie nic wspólnego z Brukselą, bo ja uwielbiam Brukselę i czuję się tutaj jak w domu. I to jest pod wieloma względami mój dom.
Natomiast to pytanie na temat tego, gdzie jest mój dom, wraca do mnie coraz częściej. Właśnie im dłużej mieszkam poza Polską, którą również uważam za mój dom. Więc chyba z tego wynika moja szybka odpowiedź na to pytanie, że ja mam to już dosyć dobrze przemyślane. Ja bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i za to, że pokazałaś nam, że Bruksela to znacznie więcej niż jedna z siedzib Unii Europejskiej. I ja na przykład jestem bardzo zachęcona, żeby odwiedzić to miejsce, które kiedyś pobieżnie, do którego kiedyś zahaczyłam dosłownie, o które zahaczyłam. Więc mam nadzieję, że takich osób będzie więcej, a może nawet ktoś skusi się na przeprowadzkę. Także jestem bardzo ciekawa i życzę Ci wszystkiego dobrego. Czy to będzie Bruksela, czy to będzie jakiekolwiek inne miejsce, które nazwiesz domem. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i całej serii Jak Żyć. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień.